na tej pierwszej sesji. Ja na razie tylko tak na początek. Przywitam pana wójta Tomasza Surysia, zastępcę pana wójta, pana Sławka Zubackiego, panią skarbnik, Lantę Matejankę, by dla wszystkich, kto nie wiedział. Pani Ewa Chmiel jest radcą prawnym, obsługuje Radę Gminy. Pani Karolina Smalec pracuje w obsłudze Rady Gminy i do niej się trzeba zgłaszać ze wszystkimi sprawami, co dotyczą radnych, organizacyjnymi i inne zapytania. Witam pana przewodniczącego poprzedniej kadencji Rady Gminy, pana Andrzeja Wilskiego, kierowników jednostek, sołtysów i przede wszystkim radnych. Wszystkich radnych, nowo wybranych, którym bardzo gratuluję zwycięstwa. Szczególnie witam dwie panie, które tylko mamy. Tak, to jest duże, czyli panią Zielińską. O, trzy, zapominam o tej pani, ona się widać z tyłu. To nic, ale jest pani Zielińska, pani Sawic i pani Starzewska. Tak, nazwisk nie pomyliłam. Mamy trzy panie, jest pani. Chciałabym powiedzieć, że na początku pierwszą sesję prowadzi najstarszy wiekiem radny. Tak się składa, że u nas jest to pan Jerzy Turek. I poprosimy, Marian Turek, tak? I poprosimy tutaj do stołu. Tak. I przeprowadzi ślubowanie. Odczytywać będzie najmłodszy wiek. Tak, jest jak najbardziej. Najmłodszy radny wiek. Kto to jest? Kto? Pan Grzegorz Kurtyna. To jest ten pan, to jest najmłodszy wiekiem radny. To będzie odczytywał nazwiska we właściwym czasie, jak będzie składane ślubowanie. I tyle tych spraw. Proszę o prowadzenie pana burmistrza. Dziękuję bardzo za zaszczytną funkcję, jaką jest odbiera. Przepraszam Państwa na początek, bo z tego pośpiechu to nie wziąłem okularów do czytania, w związku z tym będę niektóre może tam rzeczy przemieniał, ale mam tutaj panie, które pomogą. Jeszcze raz serdecznie witam pana wójta, zastępcę, panią sekretarz i wszystkich radnych, którzy zostali w tej nowej kadencji, ósmej kadencji wybrani na radnych naszej gminy, gminy Milewie. Program, jaki jest na dzisiejszy dzień przewidziany. Pierwsze to otwarcie sesji i ja w imieniu wszystkich zebranych otwieram sesję, pierwszą sesję Rady Gminy Milewie. Stwierdzam, że na sali jest 15 radnych, sam osobiście liczyłem, także wcześniej wszyscy siedzą przy swoich wizytówkach. Ustawowego składu Rady Gminy zgodnie z listą obecności, tutaj pani myślę, że prowadzi to listę obecności, uczestniczy 15 radnych, co stanowi niezbędną większość kworum do podejmowania uchwał. Pierwszy punkt. Drugi. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego. Zaświadczenia o wyborze panu wójtowi oraz państwu radnym wręczy zastępca przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Milejowej pani Karolina Smalec. W pierwszej kolejności zaświadczenie dla pana Tomasza Surysia, który został wybrany wójtem w gminie Milewie. A teraz zaświadczenia dla wszystkich państwa radnych. W kolejności alfabetycznej pan Robert Artur Antoniak. Pan Jan Buła. Pan Piotr Ciwrzeń. Pan Zbigniew Romański.
Płytko zdanie. Pani Ewa Sawic. Pani Anna Stawewska. Samorządzie gminnym. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po złożeniu przeze mnie, po przeczytaniu przeze mnie roty, wyłani kolejno radni, powstają i wydają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem zdania tak mi dopomóż Bóg. Proszę wszystkich o powstanie. Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę usiąść. Teraz tak, następnym punktem. Dziękuję radnym za... Teraz poproszę najmłodszego wieku radnego, pana Grzegorza Kurbygę, o czytanie z listy obecności kolejno nazwisk radnych. Wyczytany radny wypowiada słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem zdania tak mi dopomóż Bóg. Bardzo proszę. Pan Antonia Robert. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Janusz Kowal. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Karol Tomasz Maria. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Filem Piotr. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Tomasz Zbigniew. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Jerzyk Jasek. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Klęcza Tomasz. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Kurdyka Grzegorz. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Krzysztof Józef. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pani Sawi Stewa. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pani Starzecka Anna. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Turek Marion. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Wiński Andrzej. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Zawada Dawid. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pani Zielińska Justyna. Dziękuję najmłodszemu radnemu za pomoc. Następny punkt bardzo piękny naszego spotkania jest złożenie ślubowania przez wójta. Według treści określonej w artykule 29 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminy. Poproszę pana wójta o złożenie ślubowania. W wniosku pan wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i publiczności mieszkańców gminy. Tak mi dopomnę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Następnym punktem jest uchwalenie dalszego porządku obrad. Pod punktem A jest wybór przewodniczącego Rady. Pod punktem B wybór wiceprzewodniczącego Rady. I przed wyborem przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczącego musimy powołać komisję skrutacyjną. Proszę o zgłaszenie trzech osób do komisji. Aha, dobrze, przepraszam. Czy Państwo radni mają coś, właściwie punkt ten jest obligatoryjny i poproszę o przegłosowanie punktu dotyczącego dalszego porządku obrad, czyli wybór przewodniczącego Rady i wybór wiceprzewodniczącego Rady. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za Rady. Ja też. To teraz przed wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady musimy powołać komisję skrutacyjną. Proszę o zgłoszenie 3 minimum kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zaznaczam, że członek komisji skrutacyjnej nie może być kandydatem na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Teraz poproszę o zgłoszenie 3 osób do komisji skrutacyjnej. Pan Jakub Juźwiak. Kogo jeszcze Państwo? Bardzo proszę. Pan Mariusz Charytonowicz. Pan Mariusz Charytonowicz. Aha, czy pierwszy, przepraszam, nie zapytałem. I pierwszego pana kandydata, czy tak wyrażę się. I pan Antoniak wyraża to. Mamy komisję skrutacyjną, najlepiej jakby może teraz komisja o siebie siadła, nie? To będzie łatwiej. Nie. Została powołana komisja skrutacyjna. Przystępujemy do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Zgłoszona osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Bardzo proszę. Pan Andrzej Wiski. Czy są inne zgłoszenia wśród radnych na przewodniczącego? A czy pan Wielski wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego? Tak. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Tomasz. Ja pana Mariana Turcza. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Kogo jeszcze? Bardzo proszę pana Antoniak. Pan Jan Buba. Pan Jan Buba. Bardzo proszę. Czy wyraża pan zgodę? Nie wyraża pan zgodę na kandydowanie na przewodniczącego. Nie wyraża. Czy jeszcze są zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady? Nie widzę w takim razie, tak? Nie ma chęci. Zgłoszonych zostało 2 kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Mileniów. Zgłaszanie kandydatów zostało zakończone. Poproszę o komisję skrutacyjną o przejście do pokoju obok w celu przygotowania kart do głosowania. Komisja skrutacyjna rozważa. Okay. Ja sobie
Dobrze, że jeszcze też nie ma się. Ale nie ma.
Tylko
Z wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mielec. Protokół przejrzysty.
tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Miłdajów z dnia 19 listopada 2018 roku. Powołana przez Radę Gminy Miłdajów Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie Robert Antoniak przewodniczący, Marian Karykanowicz członek, Jakub Józef członek. Na podstawie listy obecności stwierdzono 15 radnych, obecnych to 14, zostało niezbędne kworum do wyboru przewodniczącego Rady Miłdajów. Niżej wymienieni kandydaci na przewodniczącego Rady Gminy Miłdajów otrzymali głos w twarzy. Andrzej Wielski za 10, przeciw 4 i wstrzymujących się brak. Marek Turek za, Marian, przepraszam, za 3, przeciw 7, wstrzymujących się 4. Jeszcze głosowania oddano jeden głos nieważny, który nie został przyjęty. Zgodnie z artykułem. Zgodnie z artykułem 19 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy dziennik ustaw z dnia 2018-1994 zmienionymi zmianami komisja informuje, że na przewodniczącego Rady Gminy Miłdajów został wybrany pan Andrzej Gliński. Gratuluję panu Andrzejowi. Przystępujemy teraz do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Miłdajów. Odczytał w tej chwili treść uchwały. I bardzo proszę o głosowanie. Proszę o przyjęcie funkcji wybranego na przewodniczącego Rady Gminy Miłdajów pana Andrzeja Wielskiego. Kto jest? I będzie to uchwała numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Miłdajów. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy dziennik ustaw z dnia 2018 roku pozycja 994 z późniejszymi zmianami i zapoznaniu się z wynikami tajnego głosowania Rada Gminy stwierdziła, co następuje. Na przewodniczącego Rady Gminy został wybrany jeszcze raz na górze pan Andrzej Wielski i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, czyli z dniem dzisiejszym 19 listopada 2018 roku. To jest za podjęciem niniejszej uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Przeciw nie ma. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że zgodnie z uchwałą pan przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wielski jest od dzisiaj pełniącym obowiązki przewodniczącego. Teraz przystępujemy do wyboru. Przystępujemy do zgłaszania kandydatów na gminie. Bardzo proszę. Dziękuję za przewodniczenie dotychczasowe komisji. Bardzo proszę o przewodniczącego nowo wybranego o zabranie miejsca przy stole prezydialnym i prowadzenie dalszych obrad. Dziękuję bardzo. Do Rady Gminy, traktowałem ją na
Ja jestem wzruszony, bo chcieli zobaczyć dzwon. Teraz na topie są skoki narciarskie. Piąty raz zrobić Puchar Świata. To już piąta kadencja. Moja z funkcją przewodniczącego Rady Gminy. Także dziękuję i sobie, i Państwu Rady. Życzę na dobrą noc i współpracy. Następnie przystępujemy do zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgodnie z dzisiejszym porządkiem obrad. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Oczywiście osoba zgłoszona musi wyrazić zgodę na kandydatów. Proszę bardzo, pan Radny Świdził. Pan Jan Buma. Dziękuję. Czy są jeszcze kandydaci? Proszę bardzo. Zapytam na proszę. Pan miał partię w domu pana Mariana Turka. Dziękuję. Czy jeszcze są kandydatury? Proszę bardzo. Nie widzę. Zamykamy listę kandydatów. Pytam, pan Jan Buba, zgadza się kandydować? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Nie? Pan Marian Turek? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Komisję skrupacyjną proszę o przyjęcie. Aż co trzyma, to jest jak ja.